Cześć, tu Michał. Dziś relacja z krótkiej wyprawy częścią nadwarciańskiego szlaku rowerowego. Od Suchego Lasu do Sierakowa i powrót szlakiem Stu Jezior. Inne wypady wzdłuż Warty macie w odnośnikach. Nie obyło się bez zaskoczeń. Prawie wjechaliśmy na poligon, było kilka fajnych miejscówek, nieprzespana noc i tak dalej. Zapraszam na relację. I uwaga, jest kilka mięsnych zwrotów. Z głosem? No. Z dźwiękiem? Wszystko jest. I co, jedziemy? Jedziemy. A tam, stój. Wejście grozi śmiercią. Teren wojskowy, wstęp chroniony. No jest, faktycznie, poligon. Dupowato, bo tak naprawdę to... Albo dalej, bo do Warty, albo powrót, no. No do Warty, jeżeli to tam jest Warta, nie? Trzeba było przejść na drugą stronę. No. Nie ma tam za tym? Jakby ktoś to poniedziałek na pytanie. Poniedziałek na żądanie. Ale wiesz, że bez cach się nie liczy. Gdzie my to jesteśmy? Za obornikami, tyle wiem, ale gdzie my jedziemy do zamku? Obrzycko. Obrzycko. Przerwa na parkingu. Tak się kiedyś robiło selfie, moje drogi. Z takim aparatem. Tylko teraz to jest nowsza generacja, bo tutaj jest obiektyw, a za naszych czasów obiektywów nie było. Michał ma teraz... Będzie używał swojego basowego głosu. Podciągniętego. Do tego, żeby nas informować, co widzimy na prawo i na lewo, jak na wycieczce takich emerytów. Będzie mówił. A teraz po prawej stronie. Przypadkiem wyszło, myśleliśmy, że jest przeprawa promowa, a to jest trochę inna przeprawa. Można by było próbować na to wleźć, ale to jest tak chybotliwe i się ledwo co trzyma kupy. Nie mogę tego zapiąć. Tyle co się da, to będzie okej. Dobrze, że Kaśka mi przypomniała, że w ogóle takie coś jest. Bo to... Czekaj, nie sprawdziłem, to kiedy to jest ważne. Dupy nie urwi. Człowieku, wiesz do kiedy? No, 13.11.2028. Tutaj jemy, co to jest? Chicken, fajita i fries. Filet z kurczakiem z ryżem. Tu masz, po polsku. A ta fajita z kurczakiem, to co to jest? Nie wiem. Palić. Dobre, nie? Dobra. Mogą być trochę bardziej doprawione, ale... Ale trzeba by jeszcze trochę dłużej, to by nie było takie z sucharkami. Nie, dobra. No. Ale masz zajebisty głos, Michał. Ale słychać coś. Po obiadku jest energia, jest leń. Najchętniej bym się położył. Dojedziemy kawałek. Zameczek zobaczymy. No i wjeżdżamy do zamku. Chyba. Chyba się nie da. Teren uniwersytetu.
No ja dzwonię do Kaśki, niech nas puszczą. Taki Gąchów, tylko nad Wartą, tak? Ja nie wiedziałem, że Uniwerek ma takie posiadłości. Ładnie, to naprawdę. No cię, panie. No, powiem. A, to się rozlazło. No dobra, tylko to przełożymy. Ja już kiedyś zapinałem łańcuch. No i mamy awarię, to taką jebitną. Łańcuch się zerwał, no i chuj. To nagrasz? No, że działa. Spięcie łańcucha tego, nie cegłą, tylko kamieniem działa. Tylko tam pamiętaj, tam jest szpara, nie? Siło? No, ja powiesz na głos? To jak w fizyce kwantowej. No jak zaobserwowany? Jest, a jak go nie zaobserwujesz, tego nie ma, wiem. No nic tam nie było, wydawało ci się. No i tak, pogodę mamy piękną. Jest godzina 17. Było nerwowo, bo się wypierdaczył nowy łańcuch, nie powinien. Spięty jest kamieniem, z przerwą. Więc może wytrzymać, może nie wytrzymać. Jedziemy na razie delikatnie. Okej, jedziemy nad Warczańskim szlakiem. Do Wronek, jedzie się lasem, bardzo ładnie. Miejsca są piaszczyste, ale jest też kilka kawałków twardszych. Amika Wronki, a Krzysztofa Pierdla we Wronkach znasz? Nie? A może chciałbyś poznać? To masz okazję, bo przejeżdżamy koło więzienia we Wronkach. No i pięknie. W dole Warta. Żółte pola, zielone pola, Polska, superowo. Jesteśmy chyba w Wartosław, się nazywa miejscowość. Miała być przeprawa promowa, ale w sobotę chyba prom tylko o 14, a jest pół do 7, więc nie będzie. A w niedzielę w ogóle nie pływa, więc byśmy tędy nie wrócili. Ale jedziemy obczaić, może jakaś fajna miejscówka będzie, a jak nie, to jedziemy w stronę Sierakowa jeszcze. No i jesteśmy rozbici nad jeziorem. Tak jest. No. Teraz otwieramy Bronisława. Tak jest. Ja założę czapkę, bo żebym nie był potargany. No, uczysz się. O, już. Jesteśmy nad jeziorem. Gdzie? Daleko, między Wartosław. Kąpielisko Wartosław. To ta sama miejscowość, co był prom. Mamy tylko nadzieję, z którego nie było. Tamta miejscowość, co byliśmy, to jest ta sama, nie? Dobra, kontynuujesz. No. Ja zapomniałem, że Michał jest wyposażony w mikrofon. Nie, teraz wyłączyłem. No. I mi tutaj, jak jadę, to mi cały czas mówi, nie? Do ucha. Mhm. Tutaj spójrz na prawo. Jak emeryci. Gręciści. No. Autobusu nie mamy, tylko rowery mamy. Jest ta sytuacja, jak emeryt ma komórkę. Na potwierdzenie tego, ile kiedyś ważyłem, jest ustawione, o, nie złapał ostrości, sprzed 3 lat, 72 kilo. Grubo dawno. Muszę zmienić teraz, 90. Po co to mówisz? Co? No, wpiszemy 92. Tak, przyjechał samochód. Mhm. No. Może być różnie. Może być różnie, ale jak przyjechali, to nie będą pili może. Jest niedziela. W nocy mieliśmy 3 ekipy, jak nie więcej. Mhm. Najpierw dali mordę z 12, potem do 2, a ci ostatni też nie tutaj byli.
przejebane. Nigdy w życiu żadnych kempingów. To nawet nie kemping, nie? Tylko na dziko. Także jest godzina prawie 9, ale po co się obudziliśmy. No i trzeba się zwijać. Jak to jest ten Makłowicz, jakie ma powiedzenie? Po prostu będę sobą. Kurwa, kachujowo. No, na to na górze Olimpu nawet ci zwariowali, że taka zupa. Ale jego nie podrobisz, tam głos ma już wyjątkowy. Nie. Kurwa i całe spodnie ujebane. Nie ma to jak serowa zupa. Wykwintna. Ja go mam. Co? Dzień drugi. Trochę późno wyjechaliśmy, bo jest po 10. Nie wiem, pojedziemy chyba do Sierakowa, przynajmniej w okolice, tak żeby dojechać do tego szlaku stu jezior. No i powrót, nie? Na spontana. Co będzie, to będzie. No, Polska jest ładna. Tak naprawdę, jakby się chciało pojeździć, to jest wiele miejsc wartych zobaczenia. I tyle. O kurwa, gdzie Kuba? Ale jedzie. Dobra. Patrzę na mapę. Żółta droga do Sierakowa. No jest, jedziemy. A tak to tu wygląda. I co? Masz to w domu na kanapie? Masz? Gówno masz. Ale zarzuca, ja pierdaczę. Powoli zbliżamy się do Sierakowa. Cała trasa jedziemy lasem, no rewelacja. Tutaj mieszkać to by człowiek się zajebał, bo tak, na rowerze jest gdzie pojeździć, jest gdzie pobiegać, jest gdzie popływać, bo są jeziora, a do tego jeszcze jest Warta, więc jak ktoś ma zajawkę na spływy, żeby potrenować, no to rewelacja. I to jest dostępne cały rok, caluśki rok. No, zazdroszczę. No i jesteśmy w Sierakowie. Trzeba się dopatrzyć w jedzenie, picie i wracamy do samochodu. Postaramy się jakoś tak szlakiem stu jezior. Okej, dobra. Wyjechaliśmy z Sierakowa, jedziemy szlakiem stu jezior. Jakieś jedno mniejsze mijamy. Tu jest ten kemping, widzisz? To jest Buda. No możemy zjechać, pewno. Bo nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Prawdziwa włoska kawa. Włoska kawa. Nuncja, pozdrawiam. Co? Kariak do tego. Filiżanka. Poczekaj. Nie będzie widać. Wiesz, że nam powoli zaczyna odpierdalać. Czemu? Dopijemy kawkę, zwiniemy bajzel, my sprzątamy. Ludzie, sprzątajcie te lasy, bo to jest po prostu masakra. Musisz nagrać w ogóle, Michał, co tu jest? Kurwa, normalnie ja bym dorwał takiego, to na pewno mu wpierdolę. Potem śpię. Tam 200 metrów dalej jest kosz na śmieci. Tam jest następny. A tam jest następny. Zakładam ci, co to oglądają, to sprzątają. Sami z tego korzystają, to nie będą się śmiecić. No ale tych innych to trzeba doedukować jakoś. Ale ja? Siłą. Siłą. Mogłeś wczoraj tylko edukować, co przyjechali nam przeszkadzać, jak żeśmy spali. Mało brakowało. Jedziemy dalej. Nara. W sumie to nie gdzie jesteśmy, ale miejscówka jest fajna. W środku? Tak się nazywa. Pałac Środka. Aha, Pałac Środka. Frodo Baggins, jeszcze brakuje czego tam. No, ale to co? My też mamy swoje żarcie, nie? To jest. No. Od Makłowicza. Specjalnie przyrządzono naszą wyprawę. Makłowicz nam dał zupki chińskie. Orła cień do góry wzbił się niczym wiatr. We'll be right back.
zegar jest niezły. Daję czadu. Gorąco. Jak się nie jedzie, to jest wygar, ale jak się jedzie, to... No, ale jak się jedzie, to tak wieje, że ja pierdzielę. Co mogę powiedzieć? Nie wiem, to chcesz. Kurwa, co? Trzeba to pierdolić. Nie no, bez bluźnienia, powiem kulturalnie, przed nami świetne widoki, więc nic innego, tylko jechać. Jedziemy polem. Trochę odbiliśmy od szlaku Stu Jezior. Generalnie w porównaniu do tego nadwarczańskiego to mi się nie podoba. Są jeziora, ale jedzie się asfaltem, a to nie to samo. Ja wolę las. Sam rzepak, jak okiem sięgnąć. Mamy jeszcze jakieś 4 dychy do parkingu. Nie ma to jak wjechać do lasu. Koniec dobrego! Dobrze żarłeś dechu. Tym sposobem jesteśmy w Szamotułach. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Szamotuły. Jedziemy dalej. Przemyślenia mam takie. Czy kurwa nigdy nie skuszę na to, żeby jechać po pierdolonym asfalcie? Zwłaszcza jak jest wiatr prosto w pysk, że aż stajesz, bo cię sakwy hamują. Lasy, szlaki w lasach, jeziora, rzeki, zero asfaltu. Pierdolę. Na dupa! Yeah! Jesteśmy wreszcie, kurwa, bo już miałem dosyć. 170 w 2 dni. Miłe okolice, powrót szybki. Z tak zwanym sponsorowanym przez wiatrem w pysk. I piachem po oczach. A tak to ogólnie. Wrażenia ok. Zimą będzie materiał.